Dopiero co się obudził do życia. Bączek mały. Miał szczęście. Jakbym zrobił obrót tym kołem, to już by było po nim. A na razie sobie jeszcze trochę pożyję, zanim go przejadę tym. No co, Atencjuszu? Robisz karierę? Robisz karierę na YouTubie? Zakładasz swój kanał? A ja zrobimy crossa? Proszę, tyle pytaliście o Cikciora. To już wam go pokazuję. Cikcior to jest oczywiście moje imię, które ja wymyśliłem. Oczywiście nikt w domu nie chce go tak nazywać. Za to reszta rodziny wymyśliła dla niego imię Kot Kompot. Mówią Kot Kompot, ale dla mnie to będzie zawsze Cikcior. Słuchajcie, dawno nie widzieliście Cikciora. Cikcior przeszedł naprawdę ciężki czas, bo jak widzieliście go wcześniej... O, spotkały się dwa koty. To on był takim małym, młodym, niewinnym kotkiem, fajnym. Ale powiem wam, przez te ostatnie miesiące on wychodził tutaj na wioskę, walczył z innymi kotami i przychodził taki pokaleczony, zakrwawiony, poraniony, pogryziony. Czasami przychodził i tak jęczał z bólu. Po prostu napierdzielał się tutaj, Mortal Kombat, walczył o przetrwanie. No i teraz już tak, nie wiem, po paru dobrych miesiącach już widać, już nie przychodzi pobijany, już chyba zdobył jakąś pozycję swoją na ośce i to Cikcior rządzi. Ale widać, powiem, zmienił się, patrzcie, widać, że charakteru nabrał teraz ten kot. Już nie jest taki świeżak. Ta topcia to taki głupolo, głowę przekręca, a Cikcior nie, Cikcior to taki Rambo. Czyżbyśmy się znajdowali w otoczeniu traktora? To może oznaczać tylko jedno. Słuchajcie, najpierw pójdziemy na podwóreczko. Wezmę klucz 13 i spróbujemy odpalić ciężarówkę. Słuchajcie, jak tu śniegu jeszcze było nawalone i było naprawdę grząsko, to jak tutaj manikiem jak wjechałem na podwórko, to tak jak on tutaj stanął, to już się zatrzymał i ostatnie kilka miesięcy to już sobie tutaj stał. A nawet nie widać, żeby był jakoś głęboko zagrzebany, ale już tutaj się grzebnął, że tak powiem, jak się zatrzymywał. No i co? Wpadły akumulatory. No, chyba taki standard. Już są chyba naładowane, więc właśnie tę trzynastkę po to wziąłem, żeby przykręcić klemy. Jeszcze coś się śmiesznego stało, jakie zjawisko? Mocniejszy akumulator spowodował odwrócenie biegunów w słabszym akumulatorze. Śmiesznie, nie? Ponieważ akumulatory podłączone szeregowo, czyli dwa akumulatory dające 24 V, są tak połączone, że obwód... No tutaj jedyne co zamyka obwód w tej chwili, jak jest hebel wyłączony, no to tachograf. Chyba że coś tam kurwa jest podłączone jeszcze, co jest bardzo możliwe w tych starych sprzętach. Nieraz jakaś rzeźba jest zrobiona. Dobra, co? Skręcam klemę. O, i palimy. A, dobra, palimy. Boże, ten hebel to jest jakaś taka rzecz, że zawsze o nim zapominam. Ciężarówka jest wystawiona na sprzedaż. Żeby nie było. Nie, nie powiem, że niestety. Stety. Jest kryzys gospodarczy i Chris sprzedaje wszystko, co ma. Znaczy nie wszystko, ale dużo sprzętów niestety sprzedaje. Bo tak są powystawiane. Trzeba czasami ze swoich szczenięcych marzeń zrezygnować na koszt tego, żeby normalnie funkcjonować. On ma tutaj takie coś jak grzanie, ale ja nie wiem, czy to świeca płomieniowa działa. Dobra, jest luz. Gaz do dechy w klepie. Wyłączę ogrzewanie. I start. O kurde, jak zapalił! O kurde, z obrotu, widzieliście to? Ja pierdzielę, ale maszyna. O, skubany. Widzieliście, tylko dotknąłem rozrusznika dosłownie.
Uwierzcie mi, to żaden fotomontaż. Kurde, ale ten Manik to jest dobry traktor. To jest dobry traktor. Dobra, niech się pompuje, niech się napompuje powietrze. Ale fajnie. Ale maszynka, co? Kurde. Ale zapalił. Na dotyk dosłownie. Dosłownie na dotyk. No i co? Jest wystawiony na sprzedaż. Oddaję go za grosze. Porobione tutaj sporo różnych głupot. Miałem takie marzenie, żeby zrobić w nim taki remont, odświeżenie tego, ale niestety. O, patrzcie, co się dzieje. Dupka w górze, to znaczy, że już mamy powietrze. Widzicie, jakie błoto tu było, jak wjeżdżałem? Jeszcze zaklejone jest. No patrzcie, trochę tu był. Tak się wydawało tylko, że to tak sobie płytko stoi. Trochę się tu wtopił jednak zimą. Tylnym napędem. Kurwa, nie ruszę, zagrzewałem się. Patrzcie, troszeczkę trawy jest i on już ma problemy z ruszeniem. Ale patrzcie, bokiem idzie. Bokiem normalnie idzie, widzicie? Czekajcie, z wyższego biegu teraz. O, i wklepany w podłogę. I dzida. Idziemy bokiem. O nie, to ta jamę taką mam. Kurde. Słuchajcie. O, teraz kręci bączura normalnie, tak jak trzeba. To robota. Nie, żebym był gołosłowny, zobaczcie. Kurde, to ciężarówko lepiej się ora niż traktorami. Ale ona idzie. Słuchajcie, dobra ciężarówka. Ja wam powiem, z czystym sumieniem polecam. Jak nie sprzedam, to też nie będę żałował. Kurde. Ładnie. Ładnie tutaj bokiem idzie, tak jak trzeba. To mi się podoba. W ogóle nie rozumiem ludzi, którzy używają ciężarówek do transportu. Że to jest marnowanie takiego potencjału. Tym się idealnie lata bokiem. Powinien być drift ciężarówkami. O, i to byłoby to byłyby jedyne zawody driftingowe, którymi bym się interesował. Yamaszka stoi, już Yamaszka była przejechana w tym roku. Ale brudna, co? Patrzcie, o Jezu, ale brudna, patrzcie tu. Ale brudna, ale masakroza, patrzcie, jaka brudna. Tak, muszę ją zabrać do białego stoku. Zrobić serwisik. Tutaj muszę ten wyciek zlikwidować. Także pierwsze tak naprawdę co zrobię, to zabiorę ją do Białegostoku i serwis. Czyli pójdzie, zostanie rozebrana. Mam nadzieję, że do rozpoczęcia sezonu. Ja ją poskładam, bo wiecie, tak rozebrać to jest szybko, gorzej jest poskładać. Patrzcie, jaka brudna. Cała zima stania w stodole. Ale odpaliła ładnie. Nie przepalałem jej zimą w ogóle, nie dotykałem do niej. Akumulator fajnie przeżył, był praktycznie całą zimę naładowany. Na wiosnę tylko go podłączyłem, także na trochę do prostownika doładował się. I nawet ładnie motocykl odpalił bez żadnych jakichś problemów. No wiadomo, jak to gaźniki, więc pierwsze 2 kilometry to chodził o ciężale. Ale potem się przemieliło i chodzi już normalnie. No oczywiście chciałbym już zrobić taki ładny serwis, zobaczymy, może luzy zaworowe, może wyczyścimy te gaźniki.
Może coś jeszcze trzeba będzie uszczelnić, przesmarować tylny wahacz, tutaj rozebrać to, zobaczyć co tam się dzieje na łożyskach. Także będzie co robić. Już przyszedł Atencjusz. Cikcior. Cikcior. O, jesteś głodny, tak? Pancia cię karmiła aż pół godziny temu, więc już znowu musisz błagać o jedzenie, tak, cikciorku? No to kot kompot. Jeśli chodzi o traktory, no to sporo mam na sprzedaż teraz. W tym dwa takie Fiaty 411. Naprawdę ciekawy traktorek. On jest dosyć dobrze wyposażony, bo oprócz tego wiadomo, podnośnik tutaj już taki zaawansowany, jakby z tą skalą. Zwolnice, patrzcie, takie portalowe, już nowocześnie zrobione. Biegów ma dużo. Zobaczcie, bieg jak w 30. Haha. Silnik czterocylindrowy, diesel, 40 koni mechanicznych. O, te Fiaty 411, naprawdę ciekawe traktory. Mam dwie sztuki, palące, jeżdżące, także to z czystym sumieniem mogę polecić. Rozstaw osi jest fajny, bo mały jest ten rozstaw osi. I dobrze się manewruje tym traktorem, tak jak tutaj do stodoły, żeby wjechać, zaparkować. Dużo łatwiej niż na przykład moim Volvo. Także te traktorki oba mam wystawione i to jest ciekawy, naprawdę ciekawy, fajny sprzęcik. Co on ma jeszcze? Tutaj w tym to nawet opona jest w miarę jakaś taka dobra. Kurde. Co on ma jeszcze? Blokada mechanizmu różnicowego, postojowy hamulec. A, rozrusznik tutaj zrobiłem. Słuchajcie, regeneracja rozrusznika. Ponieważ nie było do kupienia rozrusznika, zapłaciłem 1000 zł, bo trzeba było przezwoić wirnik, bo był spalony. Także takie przygody się zdarzają. Pompa zwykła, boszowska, patrzcie. Pneumatyczny Governor. Fajna, prosta technologia. Naprawdę te fiaciki to muszę przyznać. Fajne traktory, naprawdę fajne traktorki, jak na takie stare sprzęciki. I nie wiem czy dla Was, ale mi troszeczkę przypomina 30 swoim wyglądem. Bóg to jest jedyny traktor, który tak naprawdę nie jest wystawiony. Znaczy tak, Bóg nie jest wystawiony, Fortune Major też nie jest wystawiony, nie chcę go wystawiać. Volvo moje czerwone, no to spróbujemy teraz wystawić w Szwecji, ale jak znam życie, pewnie się nie sprzeda. Co mi się zepsuło? Słuchajcie, zepsuła mi się jedna rzecz w tym Fortsonie Majorze w zimę. Już Wam pokazuję, co się stało. Taka rzecz, kurde, dziwna, powiem szczerze. Zaskoczyło mnie to. Odpaliłem go któregoś razu, a pali bardzo dobrze, nawet w mrozy. Pompa motor pala, przypominam, duże sekcje. Słuchajcie, co tu się stało. Ja na podnośnik, do góry, nic się nie dzieje. Do dołu, nic się nie dzieje. Co tu się dzieje? Wykręciłem to, oczywiście nie tego dnia, bo był mróz, wszystko było zamarznięte, ale innego dnia wykręciłem to sterowanie i tu normalnie wylała mi się woda. Nie wiem, skąd tu woda w tym się wzięła, w tym rozdzielaczu. Kurde, jak to możliwe jest? Wykręciłem to, wyczyściłem, wypiaskowałem, przesmarowałem, złożyłem, działa. A, i ta dźwignia mi pękła po prostu, co nie? Bo to wszystko było zamarznięte. Ja ciągałem góra, dół, a to przez lata eksploatacji w tym miejscu, jak metal o metal pociera, to się zrobiło wytarte, takie cieniutkie, po prostu taka cieniutka blaszka, że jak ja za to mocniej pociągnąłem, pękło, się rozleciało. Także rozebrałem to, pospawałem, wypiaskowałem, pomalowałem, odświeżyłem, przesmarowałem i teraz działa. Tu jest to nowo uszczelnione, ale skąd tu się dostała woda, nie wiem. Tu przecież oleje, wszystko jest nowe, było wymieniane. Jak to jest możliwe, że tu woda? To jest dobra zagadka. Też stoi traktor cały czas pod dachem, nie leje się na niego woda. Dziwne. Tego nie rozumiem, nie wiem. Alice Chalmers, chciałem go odpalić parę dni temu. Wiecie co się stało? O, ten stycznik przestał działać. On jest taki mechaniczny, że tu się go wciska. I muszę to wymienić. Widać nawet, że tu jest to spalone. Widać, że ta śrubka tu jest aż nadpalona, taka skorodowana. Brak kontaktu, wysoka temperatura. Także z tym muszę zrobić porządek. A to fajny sprzęcik, bo to Perkinsa silnik. Naprawdę ten silnik jak na tak mały, lekki traktor to jest bestia. Ogólnie nie wiem, czy Wy mieliście do czynienia, pewnie ci, co z mini traktorkami mieli do czynienia, to bardziej się jakby w tym odnajdują. Ale ja z tak małymi, lekkimi traktorami mało miałem do czynienia i po prostu to takie dziwne wrażenie człowiek ma, jak tu wsiądzie. To jest taki duży, to jest Perkins trzycylindrowy, ale ten silnik jest potężny jak na tę małą
karoserię i to jest, się robi taka mała rajdówka z tego traktora. No jest śmieszne uczucie. No i oczywiście tu nie mamy żadnej trakcji, tak? Bo to nic nie waży. I to kółko to po prostu w razie jakiegoś obciążenia kręci się w powietrzu. Tak wygląda maska z Lanosa po Kuligu. Trójka dzieci jechała na tej masce. Ja powiem, trójka dzieci na maskę idealnie się mieści. Wzorowo wręcz bym powiedział. Na tym wygłuszeniu to mieli troszeczkę takiej izolacji termicznej. Ale i tak mieli jeszcze kocyk. I tak wygląda, no gdzieś tak godzina jeżdżenia po lesie, ciągania Kuligu. Także patrzcie, przyzwoity ten lakier był w Lanosach nawet. Zobaczcie, nie jest jakoś mocno zdarte. To jest ciekawy sprzętik, ten Alice Chalmers. Nie wiem, czy wam go już pokazywałem. To jest Alice Chalmers D40. Ten traktor jest o tyle ciekawy. Wygląda bardzo smutnie ogólnie, ale ciekawe jest to, że on ma bardzo mały przebieg. On bardzo mało był używany. On został kupiony w Danii od pierwszego, chyba z pierwszych rąk, od pierwszego właściciela, a raczej od rodziny pierwszego właściciela. I słuchajcie, czemu on ma mały przebieg? To widać po takich różnych rzeczach, wiecie? Takie kulki na przykład są niewybite, sfożnie. Wszystko jest takie mało zużyte. Ten traktor jakby mało pracował. Ciekawy, no ale wiadomo, ząb czasu. O! Tego niestety ilość pracy już na to nie ma wpływu. Korozja i już takie elementy tu trzeba odbudowywać. No ale co to było? To są proste blachy. Bez przesady, nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. I to jest ciekawy traktorek do odnowienia. Muszę go odpalić. Jeszcze mi się go nie udało odpalić, a tak jak widać to farba. W sprayu stała o Maxi Effect, czyli jakiś złoty albo srebrny. I trzeba go spróbować odpalić. Kurde, nie wiem co to za silnik, czy to jest standard, czy to jest Perkins jakiś, cholera wie, już wypadło mi z głowy. Zobaczmy co tu jest napisane. Nie wiem co tu jest napisane. Są napisane jakieś rzeczy. Fajnie, pompa co? Pędzona tak z boku bloku. Wyprowadzenie do pompy wtryskowej, pompa Lukasa oczywiście. Ciekawy, no ciekawy jest ten traktorek. Nawet tu widać po tych różnych takich elementach, jak te dźwignie, że to nie jest porozbijane, to jest takie, wiecie. No, kierownica to wiadomo, niestety korozja. Ale ten Ford Sonic to jest ten Ford Sonic. Alice Chalmers jest ciekawy. Ta nazwa Alice Chalmers taka dzika, co nie? Jest taka mocno amerykańska w wymowie i to aż tak dziwnie brzmi. Ursus przepalony był ostatnio. Jeździłem nim trochę po zimie, pali bardzo ładnie. Obserwacja, słuchajcie, malowałem go latem tym bezbarwnym lakierem takim jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym i moje obserwacje są takie naprawdę bardzo spoko. Patrzcie, pokażę wam takie miejsca tutaj, gdzie jest, gdzie była taka żywa rdza, co nie? Czyli tu, gdzie był na przykład spawany i patrzcie, tu gdzie są te spoiny takie, nie wychodzi rdza. Nie wychodzi rdza. Jest jakby to zakonserwowane tym bezbarwnym lakierem. Nie ma takiej, wiecie, takiej żywej, nowej korozji, czyli zachowana ta patyna. Czyli tak naprawdę tutaj, gdzie malowałem i benzyna mi się rozlała, to on się zrobił takie klejki, a potem to znowu fajnie zaschło, wróciło jakby. Tu też ciekawa obserwacja. Zobaczcie, te korbowody, one były pokryte taką cienką warstwą rdzy. To polakierowałem bezbarwnym i widzicie, jest fajnie to, jakby ten efekt zatrzymany tego rdzewienia. Czyli tu mamy, powiem wam szczerze, ciekawy produkt do dalszej obserwacji, jak to będzie wyglądało. Fajnie ogólnie. No i co? Przyszły czasy kryzysu i chyba sobie te montowanie turbin
W Ursusie na razie odpuszczę. Ursus będzie taki, jaki jest. Jakieś może niskobudżetowe ulepszenia w nim wykonam, typu klatka, typu zamocowanie tego fotela, porządy nie. Ale na razie jakieś turbo, ekumastery i tak dalej sobie odpuszczam, ponieważ niestety kryzysik, moi mili, kryzysik nadchodzi i trzeba co robić? Zaciskać pasa. Chris musi bardziej rozważnie swoje wydatki organizować po prostu, nie wydawać na głupoty. Także co, na pewno zobaczycie w najbliższym czasie jakieś testy tego Ursusa. O, tu pięknie możecie zobaczyć, jak wygląda rdza zakonserwowana lakierem bezbarwnym. Tu gdzie niegdzie widać, że w takich mocnych zakamarkach, gdzie ten lakier nie złapał, nie wpłynął, to coś się zaczyna pojawiać świeżego. Więc tu by należało tak naprawdę przelecieć to jeszcze jedną warstwą tej farby. No, też trzeba przyznać, że malowanie takich chropowatych powierzchni, takich chłonących mocno, no to ogromne ilości tej farby na to idzie. Także tak to działa wszystko. No i w najbliższym czasie na pewno nagram vloga z testu tego silnika, ponieważ plan na ten silnik jest taki, że przetestować, zobaczyć czy działa, zobaczyć jak to jedzie na dwóch silnikach i ten silnik idzie do demontażu. Prawdopodobnie ten Chrysler pójdzie na sprzedaż. Także jeśli kogoś by taki silnik V8 kompletna, paląca, z gaźnikiem, z układem zapłonowym interesowała, to dawajcie znać, bo będzie do sprzedania i na pewno w małych pieniądzach. Tutaj stoi Piotrka ciężarówka. Nie ma chętnych na razie, cena poszła w dół, bo był wystawiony za 37. Teraz jest już wystawiony za 30. Moim zdaniem ta cena to jakby w mordę komuś dać. No, gdyby nie to, że kryzys, to ja bym sobie zatrzymał tę ciężarówkę. No ale niestety jest siła wyższa. W każdym razie jest na sprzedaż. Ona nie jest moja, to jest Piotrka. Ona tylko u mnie stoi. Ja ją tylko, że tak powiem, ogłaszam na sprzedaż. No i tu mam jeszcze dwa takie ciekawe sprzęty. Słuchajcie, to jest Farmal International Harvester. Tutaj mamy padnięty silnik. Ten silnik stoi dęba. Ja nawet nie podchodziłem, nie próbowałem. Jest to silnik benzynowy, to Farmal. Co to jest za model? FU235. Coś tam. Skrzynia biegów to jest taka tutaj pancerna. Po prostu jest ogromna w porównaniu do tych maluszków wszystkich, gdzie to jest... W tych to jest takie tycie malutkie, a tu jest taka bydle, takie ogromna ta skrzydzia jest. Biegów nawet coś tam trochę ma, biegi nawet wchodzą, więc jakoś to się jeszcze rusza. No i ten to jest tanio wystawiony za parę tysięcy tam dosłownie. Ale silnik stoi. No natomiast ten Alice Chalmers to już jest ciekawszy, ponieważ tu się silnik kręci. Jest taki zasmarkany olejem, wiecie, to wam powiem taki protyp. Jak jest tak zasmarkany olejem świeżo, to znaczy, że on prawdopodobnie chodził jeszcze niedawno. Chyba, że jest w Polsce sprzedawany, no to może jakiś oszust go posmarował olejem. W każdym razie na zachodzie, tam gdzie ludzie są uczciwi, to jak jest posmarowany olejem, to znaczy, że jeszcze niedawno pracował, więc możliwe, że go łatwo można uruchomić i tu się silnik kręci. I ten Alice Chalmers też jest tanio wystawiony. To jest taka typowa, stara konstrukcja, taka, zobaczcie, jak się siedzi się za osią. No, prawie na osi. Nie, jak siedzenie trochę siądzie, to się siedzi za osią. Więc tutaj, no, taki komfort jazdy to jest wysoki. Most portalowy. Prześwit kosmicznie wielki. Patrzcie, jaki prześwit. Te błotniczki to dosłownie takie ozdobne. Ale to jest sprzęcik. O, biegi chodzą. No, w tych Alice Chalmersach to nie ma za dużo biegów. Tutaj zazwyczaj 4 do przodu, 1 do tyłu i wszystko. Patrzcie, jakie siłowniczki, jakie malutkie siłowniczki do tego podnośniku, do tuza. Śmieszny ten jest traktorek. Aha, i gdzie wskaźnik temperatury się znajduje? O, tam daleko trzeba patrzeć. No, ciekawe, czy kierowca widzi stąd tę temperaturę. Stiga pali, jeździ, ale postanowiłem, że nie będę naprawiał tego kosiska, bo to jest połamane kosisko. Wystawiłem ją za jakieś symboliczne pieniądze, może ktoś kupi, komuś przyda, pospawa sobie. Będzie sobie miał kosiareczkę. Ten mój jeden z pierwszych Alice'ów stoi grzecznie, czeka lepszych czasów.
Deutz sprzedany już jest. Czekam na odbiór przez nabywcę. No a tu stoi drugi Fiat. Ten Fiat jest taki bardziej, można powiedzieć, kompletny, bardziej taki dopieszczony. Fajny jest ten Fiacik. Fajny Fiacik. No minus tych traktorów jest to, że dwa akumulatory, więc 24 V. To jest upierdliwe, bo trzeba z dwoma akumulatorami się ciągać. No i też wymiana akumulatorów to razy dwa. To jest upierdliwa rzecz, ale tak poza tym te Fiaty, moim zdaniem, fajne traktory. Podobają się. Podobają się. No i tu Guldnerek stoi. Guldnerek to jest też jeden z tych traktorków, których nie planuję sprzedawać. Chciałbym zatrzymać sobie. To wszystko w tym odcineczku, moi mili. Do zobaczenia w innych szalonych vlogach. Narka, narka. Do widzenia.